Witajcie kochani, tu Adrianna. Dziś jestem po tej drugiej stronie kamery i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać bardzo proste, piękne i efektowne wzorki na paznokciach hybrydowych, które zrobicie same w domu w 5 minut. W tym filmie posłużę się przyrządami oraz lakierami hybrydowymi marki My Lack. Chciałabym Wam także powiedzieć, że moja obecna stylizacja paznokciowa, która jest bardzo mocno taka świąteczna i zimowa, jest również w pełni wykonana produktami marki My Lack. Słuchajcie, nie chcę popsuć tych dzieł, które mam tutaj na paznokciach, więc wszystkie pomysły na zdobienia będę pokazywała Wam na takich próbnikach, natomiast zasada jest taka sama jak przy paznokciach, więc nie musicie się niczym przejmować. Wszyscy znamy już nieśmiertelne kropki na paznokciach, ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić niesamowicie eleganckie i efektowne, a do tego bardzo proste kropki glamour. Będziecie do tego potrzebowały narzędzia do kropek. Ja mam akurat takie z wymiennymi główkami, ale spokojnie poradzicie sobie także zwykłym patyczkiem kosmetycznym. Do tej stylizacji wybiorę ten kolor. Wydaje mi się, że będzie najlepiej pasował. Jest taki mocny glamour. Czarny lakier, ale możecie wybrać, który chcecie. Mam także ze sobą zwykłą folijkę, żeby na niej robić ciapki, żeby nie umazać stołu i siebie przy okazji. Nakładam odrobinę lakieru i robię trzy kropki od największej do najmniejszej. I tak prezentuje się efekt. Teraz szybko do lampy. Zdradzę Wam, że ten efekt zdecydowanie najlepiej wygląda na środkowym paznokciu jako taki akcent. Na koniec pokrywam paznokcie topem i tak prezentuje się efekt kropek glamour. Czy nie jest piękny, a jednocześnie prosty? Przyszedł czas na bardziej zimową stylizację, czyli chojneczki, do których wykonania będzie nam potrzebna nasza kropkownica, biały lakier oraz jakiś świąteczny odcień. Ja wybrałam akurat ten. Zaczynam od rysowania podłoża. Nie musi być szczególnie dokładne, bo ma przypominać zaspę śniegu. A następnie na boku od dołu rysuję prostą kreskę. I również od dołu wypełniam ją kreseczkami. Z drugiej strony robię to samo. I w ten sposób prezentują się moje proste chojneczki. Teraz tylko to do lampy i są gotowe. Jeżeli macie tylko troszeczkę większe umiejętności niż ja, to na pewno będą wyglądały jeszcze lepiej. Teraz stworzymy sobie sweterek podobny do tego, który mam na paznokciach. Potrzebujemy pastelowego odcienia, dlatego że swederki najlepiej wyglądają na pastelach. Matowy top, ale jeżeli nie macie matowego topu, to wystarczy bolerka oraz pędzelek lub kropkownica. Matowimy bloczkiem paznokieć, aby uzyskać efekt 3D. Widzicie? Paznokieć jest matowy, mimo że nie użyłyśmy matowego topu. Zaczynamy od narysowania niewielkich zygzaków. Następnie rysujemy dwie proste linie wzdłuż nich. Linie mam narysowane i po boku dodam jeszcze kilka kropek. Mój sweterek prezentuje się w ten sposób. Teraz utwardzę go w lampie i nałożę drugą warstwę wzorków, żeby były bardziej trójwymiarowe. I tak prezentuje się mój sweterek po nałożeniu kilku warstw, po nałożeniu topu oraz po przeczyszczeniu cleanerem. Pamiętajcie tylko, żeby top nałożyć na te wystające elementy, ponieważ jeżeli pokryjecie nim cały paznokieć, to stracą swój matowy odcień. Tworzymy efekt artystycznej, minimalistycznej różyczki za pomocą kropek, które będziemy rozciągali na boki. Jako baza posłuży mi ten szary odcień, a różyczka będzie miała pastelowy, herbaciano-różowy odcień. Robię kropkę, rozciągam ją na boki i powtarzam. Tak wygląda moja jedna różyczka na górze, teraz na dole dorysuję drugą. Tak wyglądają moje szare, różyczkowe, minimalistyczne paznokcie. Bardzo ładnie, prawda? Mogą wyglądać bardzo fajnie jako element na jednym z paznokci. Teraz powiem Wam, jak w prosty sposób można stworzyć efekt paznokci galaxy. Wystarczy, że na czarny lakier nałożycie półek My Dream i to wszystko. Stworzymy sobie efekt miszmaszu na paznokciach. Potrzebne nam będą do tego neonowe odcienie lakieru. Tworzymy ciapki kolorów na paznokciach. Ja lubię jak najwięcej z żółtego. I rozmazujemy je w fantazyjne wzory. I tak prezentuje się efekt końcowy mojego miszmaszu. Może naprawdę fajnie wyglądać jako akcent przełamujący przy czarnych paznokciach.
pokażę Wam, jak narysować śnieżynkę. Potrzebujecie białego lakieru oraz niebieskich paznokci. Zaczynamy od narysowania krzyżyka, a później na środku rysujemy dwie linie. Na końcach rysujemy zakończenie gwiazdki i wszystko wypełniamy kropkami. I tak prezentuje się końcowy efekt gwiazdki. I tak prezentują się moje propozycje prostych wzorków na paznokcie. Mamy miszmasz, mamy paznokcie galaxii, mamy glam kropki, minimalistyczną różę, mamy sweterek, mamy śnieżynkę oraz mamy choinki. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, napiszcie, czy któryś wzór przypadł Wam do gustu. Ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Pa, pa i do zobaczenia!